kończymy tym filmem cykl i całą serię po to, żeby zastanowić się nie tylko nad tym, co się wydarzyło, ale także otworzyć nowy rozdział w historii rozwoju obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku i zastanowić się, co przed nami, jakie wyzwania, jakie oczekiwania, jakie możliwości, ale też jakie potencjalne bariery związane będą z tym, co rozpocznie się już w roku 2021. Zmniejszanie obciążeń biurokratycznych i administracyjnych w pracy lokalnych grup działania, choćby poprzez zachęcanie do wprowadzenia różnych kosztów uproszczonych. Nadal będziemy starać się animować z poziomu Brukseli, a również z poziomu krajowego sieci rozwoju obszarów wiejskich. Lider w nich ma stałe miejsce. No i to powinien być też taki stały impuls do poprawy jakości, do jeszcze innego sposobu myślenia i do tego, żeby no, ten motor rozwoju, którym jest lider, jechał cały czas do przodu. Kierunki rozwoju Unii Europejskiej znamy. To wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu, to perspektywa przeciwdziałania zmianom klimatycznym, to wdrażanie nowych technologii, to rewolucja energetyczna, to wielkie pytania o nowe podejścia do kwestii Europy społecznej, ale także Europy bliżej obywateli. Takie nowe koncepcje jak inteligentna wioska, które związane są z wprowadzeniem na większą skalę nowych technologii na obszary wiejskie. Jak pokazały praktyki, z którymi mogliśmy zapoznać się w trakcie serii filmów, dolnośląskie lokalne grupy działania całkiem nieźle są przygotowane do tego, żeby tym nowym wyzwaniom przyszłości sprostać. Myślę, że powinniśmy zacząć pracować ze społecznościami lokalnymi i przekonywać ich do tego, aby zmieniali swoje nawyki żywieniowe, żeby zrzeszali się w spółdzielniach energetycznych, wykorzystywali odnawialne źródła energii i tak dalej. Myślę, że to jest bardzo istotne ze względu na, no to może zabrzmi górnolotnie, ale taką odpowiedzialność pokoleniową. Musimy myśleć o przyszłych pokoleniach i że oni tutaj będą jeszcze żyć, mieszkać na tej planecie i no, trzeba coś zrobić z tym, co teraz się dzieje. Kilkanaście lat pracowaliśmy na to, aby wspierać przedsiębiorczość naszych mieszkańców, wypromować region i wierzymy, że za kilka lat będziemy rozpoznawani nie tylko w regionie i na Dolnym Śląsku, ale że Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów będzie też już pełnoprawnym członkiem Światowej Sieci Geoparków UNESCO i że region dalej będzie się bardzo intensywnie rozwijał i wszystkim mieszkańcom będzie żyło się dobrze, nie będą musieli wyjeżdżać, tylko będą czerpać korzyści z walorów, z dziedzictwa i z przyrody naszego regionu. Myślimy o tym, żeby jednak taka marka Dolnego Śląska powstała. W zasadzie my mamy elementy tej marki. My tak naprawdę, nawet jeżeli każda marka nazywa się inaczej, ma inne logo, inny znak, ale my tak naprawdę wszyscy już tworzymy markę Dolnego Śląska. Tu już naprawdę wiele nie potrzeba. Tutaj jedynie potrzeba nam spięcia na poziomie Dolnego Śląska. Wszystko już mamy. Wystarczy tylko zrobić inny szyld, dostosować do tego działania, a tak naprawdę całą treść, produkty, wszystko mamy. Ciągle jest wiele do zrobienia, ciągle są miejscowości, w których nie działają świetlice, ciągle są miejscowości, w których brakuje atrakcji dla seniorów, działają zespoły samozwańcze, folklorystyczne, ludowe, którym brakuje strojów, instrumentów. Pozornie banalne rzeczy, ale bardzo ważne dla tych lokalnych społeczności. Polegając tutaj na lokalnych grupach działania, wierzę, że kiedyś w 100% uda się te wszystkie nasze potrzeby
zrealizować w naszym województwie. Możemy się na tą chwilę pochwalić, że w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju obecnie wspieramy aż 143 samorządy, ponad 1 400 000 mieszkańców wsi i małych miasteczek. Jest to niespełna połowa mieszkańców całego Dolnego Śląska. Nie możemy w tej sytuacji pominąć tego, żeby w nowy okres wchodzić razem we współpracy z samorządami, z mieszkańcami, z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na naszym obszarze. Projekty, które są realizowane w ramach strategii liderowskich, są w jakimś sensie, mają lepsze efekty niż projekty nierealizowane w tej strategii. Przez to, że mamy wielosektorowość, przez to, że mamy współpracę, łączymy elementy i mamy efekty synergiczne, albo przez to, że projekty są innowacyjne. Podam tylko kilka takich przykładów. Będziemy się starali po prostu, jakby, żeby lider miał dokładnie tą swoją esencję. Celem projektu realizowanego przez Dolnośląską Sieć Partnerstw Lokalnych Grup Działania było nie tylko zebranie dobrych praktyk, ale również przyjrzenie się, na ile doświadczenia z tej perspektywy pozwolą zaplanować działania i sprostać wyzwaniom kolejnego okresu programowania. W tym celu zaproszeni przez nas eksperci pomogli nam przyjrzeć się tym dobrym praktykom, czy faktycznie zaplanowane zadania, interwencje były skuteczne. Wiemy już dzięki temu projektowi, jak taką ewaluację przeprowadzić i z tymi doświadczeniami będziemy przygotowywać się do tworzenia nowych lokalnych strategii rozwoju w perspektywie 2021-2027.